Cześć, Rafał Gacek, kanał Automobilizacja. Witam Was z salonu Volkswagen Auto Special, Modlniczka, ulica Różańskiego i zapraszam na test Volkswagena ID3 w wersji wyposażeniowej First Edition Plus. Jest to samochód w pełni elektryczny z silnikiem o mocy 204 koni mechanicznych oraz bateriami o pojemności 58 kWh. Zapraszam na relację i test. Prezentuję Wam nowego Volkswagena ID3, wersja First Edition. Ta wersja, jak zapowiedziałem, ma 204 konie mechaniczne i baterię o zwiększonej pojemności do 58 kWh. Standardowa bateria, którą mamy w cenniku, to 45 kWh. Ta jest środkowa, bo występuje jeszcze jedna o pojemności 77 kWh. Oczywiście mamy wtyczkę do szybkiego ładowania prądem stałym, prądem zmiennym. W każdym razie na tych pierwszych kilometrach, które przejechałem samochodem, szczególnie rzuca się na uwagę nowoczesna deska rozdzielcza, fantastyczne wnętrze, wysoka pozycja kierowcy. Dobrze ten samochód się prowadzi, bardzo stabilnie. Może nie tyle, że czuć jego wagę, bo on jest bardzo sprawny, on niesamowicie szybko przyspiesza. Napęd mamy tutaj na koła tylne, a baterie ulokowane są pod podłogą samochodu, usztywniając całą konstrukcję i stanowiąc taką integralną część samochodu. Przez co mamy wyższy, tą podłogę troszkę grubszą i wyższą pozycję kierowcy i pasażerów. Samochód ma bardzo mądrze rozwiązany cały system jezdny, dlatego że licznik jest nowoczesny, zaraz pokażę, jak on wygląda. Nie jest przeładowany informacjami. Tutaj mamy bardzo duże koła, ponieważ są to 19 opona 215 na 50 19. Ona się przyczynia do mniejszych oporów toczenia, ponieważ klin przed oponą jest mniejszy, w związku z tym samochód lepiej się toczy, lepiej wybiera nierówności. W rzeczywistości tak to wygląda i jest z prowadzenia zauważyłem bardzo ciekawą, taką charakterystyczną rzecz, która mi się rzuciła w oczy. Świetnie rozwiązany system rekuperacji. To znaczy, puszczamy nogę z pedału przyspieszenia, samochód toczy się jak gdyby na biegu luzem. Natomiast w momencie, kiedy przyciskamy hamulec, w zależności od tego, jak dozujemy siłę hamowania, taką uzyskujemy siłę rekuperacji. Najpierw działają silniki elektryczne jako prądnice, doładowując akumulator, równocześnie biorąc z hamulcami. Bardzo mądre rozwiązanie. Nie trzeba głowić się, jaki poziom rekuperacji wybrać od 1 do 5. Tutaj dzieje się to wszystko automatycznie. Samochód fantastycznie się prowadzi, niesamowita stabilność dla tej klasy samochodu. Długość ID3 to 4,26 m i 1,1 cm, więc należy do kompaktów, ale powiem Wam, że w tej klasie samochodów wielkościowych, gabarytowych nieprawdopodobnie dobrze się prowadzi, zupełnie jak limuzyna klasy E. Baterie ulokowane są pod podłogą jako centralna, integralna część karoserii usztywniająca ją. Natomiast tutaj mamy cały system przewietrzania, wlot powietrza, do klimatyzacji, do nawiewu wnętrza. Mamy system chłodzenia, ponieważ silnik elektryczny również wymaga chłodzenia. Mamy chłodnicę klimatyzacji. No i tak naprawdę pompa hamulcowa, akumulator kwasowy po prawej stronie, wlew płynu do spryskiwacza. I to jest wszystko, co musimy praktycznie wiedzieć o tym samochodzie. Sama obsługa samochodu będzie również uproszczona, ponieważ odpadają nam tutaj oleje. Olej przekładniowy w Volkswagenie nie jest zalecany do wymiany, w związku z tym mamy
uproszczoną obsługę serwisową, co za tym idzie, koszt serwisu będzie mniejszy. Zwróćcie uwagę na maskę samochodu. Ona jest krótka. Konstruktorzy mogli sobie na to pozwolić, ponieważ mamy tutaj tylko system wentylacji i ogrzewania. W związku z tym ta karoseria mogła pójść do przodu. Jak widać, samochód, linia samochodu jest bardzo nowatorska i on wyróżnia się nawet jeśli zobaczymy w salonie te samochody, ten egzemplarz, to znaczy model ID z innymi modelami koncernu Volkswagen, on się wyróżnia. Wyróżnia się tym designem lamp, reflektorów, całym zderzakiem, przednią częścią nadwozia, ponieważ tak naprawdę wystarczy, że mamy tutaj wlot powietrza do układu klimatyzacji, do chłodnicy klimatyzacji. Nie musimy mieć całego systemu przewietrzania komory silnika. Więc tutaj ta kwestia jest prostsza. Opory powietrza stąd też są niższe i można było wygospodarować tak dużą przestrzeń pasażerską, jak zaraz Wam pokażę. Pora zajrzeć do wnętrza pojazdu. Zwróćcie uwagę na precyzję zamykania drzwi. Ja przynajmniej zwracam na to uwagę, a tutaj zamykają nam się naprawdę z takim klangiem fantastycznie. Słychać tą precyzję. Drzwi. Tutaj mamy twardy plastik, satynowy chrom, materiał skóropodobny. To jest tworzywo sztuczne, ale miękkie. Natomiast jak już zwróciłem uwagę, podłoga z racji zamontowania w niej baterii jest usytuowana dość wysoko. Nie mamy tutaj tego przekroku wysokiego progu. Zaraz zajmę miejsce za kierownicą. Pokażę. Stop. Po zajęciu miejsca za kierownicą pierwsze co rzuca nam się w oczy to duża przestrzeń. Przednia szyba poprowadzona jest daleko, ale nie na tyle daleko, żeby nie można było sięgnąć od czasu do czasu przy czyszczeniu, przy pracach porządkowych wewnątrz samochodu. Więc tutaj ta dodatkowa przestrzeń powoduje, że wizualnie czujemy się we większym samochodzie, jakby w większym wnętrzu niż jest to w rzeczywistości. Mały wyświetlacz, zestaw wskaźników, ponieważ tak naprawdę nie potrzeba większego. Samochód włączamy czy aktywujemy przy pomocy guzika silnik start-stop, więc ja to teraz zrobię. Aktywuje nam się licznik. No i to jest wszystko, co mamy tutaj na tym liczniku wyświetlone. Jest zasięg. Tutaj poniżej, jeśli przełączę go na tryb, ponieważ tutaj obok znajduje się dźwignia, że tak powiem, sterowania przekładnią. No i teraz mam włączone D. Przekręcam nią ciach. Normal, reverse, wsteczny. Uaktywnia nam się kamera cofania. Jazda w przód. I teraz zobaczcie, tutaj mam na tym wyświetlaczu zasięg. 287 km. A jeśli ja przyspieszam, to od tej centralnej wskazówki niebieski wskaźnik idzie w prawo. Jeśli zwolnię i samochód toczy się na biegu luzem, to ona jest na środku. Natomiast jeśli hamuję, to zielone podświetlenie idzie mi w lewą stronę jako rekuperacja. Jak już wspomniałem wcześniej, w bardzo mądry, taki przemyślany, inteligentny sposób potraktowano kwestię rekuperacji, ponieważ wystarczy, jest ona dozowana hamulcem. Nie mam tutaj żadnych manetek niepotrzebnych, gdzie trzeba w jakiś specjalny czy szczególny sposób sterować tą rekuperacją i zajmować niepotrzebnie głowę. Po prostu wsiadamy, przyciskamy pedał przyspieszenia bądź hamulca i jedziemy. Jest to bardzo wygodne. Samochodem jedzie się bardzo płynnie, fantastycznie się prowadzi. Do tego to nowoczesne wnętrze.
Na kierownicy po lewej stronie mamy obsługę tempomatu, lane assist i generalnie asystentów kierowcy. Po prawej stronie sterowanie inforozrywką i tabletem. W drzwiach w ciekawy sposób rozwiązano otwieranie okien, ponieważ gdy w ten sposób przycisnę przycisk, otwiera mi się okno kierowcy. Natomiast wciskam tutaj rear, będzie podświetlony rear i wtedy mam tylne okno. Otwiera mi się wtedy tylne okno. Aby to zdezaktywować, przycisnę jeszcze raz. Jest tu takie kliknięcie słyszalne z systemu audio. I tutaj mamy centrum sterowania światłami. To jest wszystko panel dotykowy, który w różny sposób można włączać i wyłączać światła. Tutaj jest auto, przednia szyba, tylnia szyba, nawiew. No i tak jak wspomniałem, minimalistyczny licznik, ale w bardzo mądry sposób pomyślany, ponieważ nie mamy tutaj zbędnych gadżetów, zbędnych informacji, które zawracają głowę kierowcy. Jest to, co ma być. Silnik elektryczny, właściwie nie musimy śledzić przecież jego obrotów, jak to ma miejsce w silniku spalinowym. Tutaj mamy prędkościomierz, wskaźnik ładowania, no i wskaźnik aktualnie wybranego przełożenia, czy jest to D, czy R. I jeszcze jedną rzecz pokażę. Tutaj mamy aktywację hamulca ręcznego. I w tej chwili mamy zaciągnięty hamulec ręczny. System inforozrywki, znany z nowych modeli Volkswagena, gdzie mamy tutaj regulację temperatury, regulację głośności. Wywołujemy menu. No i różne ustawienia tutaj systemu inforozrywki. Asystenci. Warto wspomnieć o trybie. Tu akurat muszę włączyć samochód. Warto wspomnieć o trybie. Mamy tutaj takie tryby do dyspozycji. Eco, Comfort i Sport. No i jest jeszcze indywidualny. Przyjemny odcień panelu inforozrywki. Centralna konsola, schowek przed pasażerem, oznaczenie First Edition. No i tutaj zaczyna dziać się dość ciekawie, ponieważ mamy tutaj dwa cup holdery, dosyć duże, miejsce na telefon. Proszę. Tutaj dwa gniazda USB-C. I bardzo obszerne schowki. O! Pomiędzy fotelami. Także tutaj ta przestrzeń jest naprawdę imponująca. Dodatkowo możemy sobie wyjmować tą przegródkę i aranżować tak, jak obecnie tego byśmy chcieli. I oczywiście można tutaj regulować wysokość tego podłokietnika. W taki sposób, że przyciskamy guzik. Tutaj nawet na pedałach przyspieszenia i hamulca mamy ikony play i pauza. Na hamulcu pauza, na pedale przyspieszenia play. No i pokryte one są elastomerem, takim jak to przeważnie odziane są pedały. Ciekawa rzecz, bardzo ciekawa kwestia. No i oczywiście jest tutaj siateczka, gdzie możemy coś przyłożyć. Mamy tutaj ikonę kluczyka. To by oznaczało, że to jest miejsce fabryczne przewidziane na kluczyk. A kluczyk jest wspólny dla wszystkich modeli nowoczesnych grupy Volkswagen. Wygląda on o tak. Więc to jest miejsce przewidziane na kluczyk. Podsufitka jest w kolorze, w odcieniu szarości. Bardzo
dobrze się komponuje z resztą samochodu. System SOS, znany z grupy Volkswagena. Podświetlenie wnętrza. Inteligentne lusterko. Nawet na kierownicy mamy emblemat First Edition. Bardzo zacne wnętrze. Nowoczesne i minimalistyczne. Bardzo mi się podoba. Pora zająć miejsce na tylnej kanapie. Drzwi są pokaźnych rozmiarów. Otwierają się szeroko. Ukazuje nam się tylna kanapa, która jest ulokowana dość wysoko, niczym rodem z samochodów typu crossover. Wykończenie drzwi identyczne jak drzwi przednich. No i kontynuacja tej wysokiej podłogi. Siada się dzięki temu bardzo wygodnie. Przed moimi kolanami mam w granicach 27 cm miejsca na kolana. W związku z tym bardzo przestronnie, siedzi mi się wygodnie. Obok można powiedzieć, że dwie dorosłe osoby będą podróżować w dużym komforcie. Natomiast na krótki dystans mogą tutaj jechać też trzy osoby. W podłokietniku uchwyty i przedział luk na narty albo długie przedmioty. W tunelu środkowym znajdują się dwa gniazda USB-C. Pora zajrzeć do bagażnika. Otwiera on się w ten sposób i naszym oczom ukazuje się przestrzeń 381 litrów. Sam raz na klasę kompakt. Pod podłogą, no właśnie, znajduje się podłoga i mały schowek na apteczkę. Podnośnik, zestaw naprawczy. W bagażniku znajdują się po obu stronach haczyki, na których możemy coś sobie tutaj powiesić, jakieś zakupy. Gniazdo zapalniczki 12-woltowe, podświetlenie i wieszak. Fotele składamy z wnętrza. Fotele składamy od wewnątrz. Jeden, drugi. I naszym oczom ukazuje się taka oto przestrzeń długości około 1,60 m, 1,70 m. Pod klapką znajdują się dwa gniazda ładowania. Siedmiopinowe i dwupinowe. A tutaj mamy takie uszczelnienie. Oraz instrukcje. Zwróćcie uwagę na kąt, z jakim możemy skręcić kołem kierownicy koła. On jest imponujący, tak jak dla samochodów tylnonapędowych. Zajrzyjmy pod samochód. Tutaj widać osłoniętą płytę akumulatorów, która, jak mówiłem, stanowi integralną część karoserii, a dalej silnik elektryczny. Tutaj o mocy 204 koni mechanicznych napędzane koła tylne i wszystko mamy zabudowane. Wiele nie zobaczymy pod samochodem, ale warto było się skusić. Spójrzmy z tyłu samochodu, gdzie naszym oczom ukazują się sprężyny. Możemy dostrzec półoś z manszetą, wahacz, reszta wszystko zabudowane zostało osłonami plastikowymi. Pora na standardowy test pakowności bagażnika. I zmieściło się wszystko. Dwie walizki i rowerek. Rowerek na płasko wszedł. Jeszcze tutaj można by coś wrzucić. Także samochód kompaktowy, można powiedzieć rodzinny. Na niedalekie wypady można spokojnie jechać z Krakowa do Zakopanego i z powrotem. W razie wątpliwości na miejscu się podładować. Mamy na wyposażeniu dwa rodzaje kabli zasilających.
kabel do szybkiego ładowania, gdzie zarówno wtyk, jak i gniazdo są przystosowane do szybkiego ładowania, oraz drugi kabel, gdzie ładujemy go ze standardowego gniazda 230 V prądem zmiennym. Ta część przychodzi do samochodu. Tutaj mamy konwerter. Tutaj akurat nie mamy napięcia, bo musiałbym podłączyć. Jeszcze mam wystarczająco. Start! Podsumowując test Volkswagena ID.3, muszę powiedzieć, że to bardzo praktyczny samochód codziennego użytku. Pierwsza sprawa, świetnie zaprojektowane nadwozie, bardzo ładna linia, nowatorska, zwracamy na siebie uwagę przechodniów i kierowców, ponieważ rzeczywiście jest ona futurystycznie narysowana. Może się to podobać, mnie oczywiście bardzo się podoba. Wnętrze typowo volkswagenowskie, więc nie mamy problemu z odnalezieniem się. Dla wszystkich samochodów grupy Volkswagena jest to wspólne DNA, gdzie przesiadając się z jednego samochodu do drugiego, nie mamy problemu z odnalezieniem się, z funkcjonalnością, z odnalezieniem poszczególnych funkcji. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Kolejna sprawa to świetne akumulatory, ponieważ dzisiaj przebyłem około 200 km i nie doładowywałem tego samochodu. Jeszcze mam zasięg na około 150, więc nie boję się, że nie dojadę do Volkswagen Auto Special, do modlniczki, aby oddać samochód po teście, ponieważ ten dystans, ten zasięg, który pokazuje nam licznik, on jest realny. Jedynie nie zgadza mi się do dystansu, który przebyłem 10 km, ale wynika to z tego, że próbowałem, to znaczy przeprowadzałem test drogowy, próbę elastyczności, przyspieszeń. W związku z tym to zużycie energii było większe, ale samochód świetnie przewiduje ten zasięg, więc ten zasięg nie jest w absolutnie żaden sposób zakłamany. Możemy nim podróżować po autostradzie, możemy podróżować w mieście, jak najbardziej to jest godne pochwały. Samochód jest produkowany w fabryce w Zwickau, w fabryce, która została zbudowana od podstaw dla potrzeb produkowania modelu ID.3. Więc mamy tutaj do czynienia z modelem samochodu, który został zaprojektowany do bycia w pełni elektrycznym pojazdem. To nie jest samochód, który został zaadaptowany do bycia elektrykiem, tylko to jest samochód zaprojektowany jako samochód elektryczny, stricte elektryczny. To widać, dlatego że wszystkie mechanizmy są przemyślane. Jest ta myśl niemieckiej technologii tutaj. Mnie szczególnie podoba się to, jeśli chodzi o rekuperację. To znaczy nie mamy dźwigienek, wajch i tak dalej, żebyśmy zastanawiali się, w jaki sposób odzyskać tą energię. Nie. Rekuperacja dokonuje się przez położenie nogi na hamulec.
I teraz jeśli lekko tylko dotkniemy hamulca, to widzimy na wskaźniku, jak mocno odzyskujemy energię. Więc podczas hamowania silniki elektryczne pracują jako prądnice i doładowują nam akumulatory, dzięki czemu nasza energia nie idzie w ścieranie klocków hamulcowych i w ciepło, a jest z powrotem zamieniana na energię elektryczną. I to jest godne pochwały. Moja małżonka zauważyła, że jest to pierwszy samochód z automatyczną skrzynią biegów, który ma w dół wsteczny do siebie, czyli odwracając dźwignię w lewo. Mamy od dołu R, N, D, no i w bok B, czyli B, czyli brake, hamowanie silnikiem. Tutaj przy tej rekuperacji nie ma sensu, żeby korzystać z tego, ponieważ wystarczy lekko położyć nogę na hamulcu i wtedy zwalniamy. Jest to bardzo mądrze przemyślane, bardzo dobrze mi się tym samochodem jeździło i muszę powiedzieć, że ten rodzaj elektromobilności jest jak najbardziej akceptowalny, jak również akceptowalny ze względów na kierowców. Jest bardzo łatwo przesiąść się komuś z samochodu tradycyjnego z automatyczną skrzynią biegów do takiego pojazdu. Jeśli chodzi o ładowanie, oczywiście mamy dwa kable, które pokazałem. Volkswagen oferuje ładowarkę. Możemy w tej ładowarce ustawić szereg funkcji, jak na przykład rozliczenie, gdy jest to samochód służbowy, więc mamy licznik, ile zostało energii zużyte do ładowania tego pojazdu. No, szczerze mówiąc, zastanawiałem się, dopóty nie przeczytałem tej informacji na stronie Volkswagena. W związku z tym jest to jak najbardziej bardzo konkurencyjny, jeśli nie wiodący samochód elektryczny na rynku. Ilość wersji silnikowych, jak również trzy wersje pojemności baterii pozwolą potencjalnym nabywcom na wybranie produktu jak najbardziej spełniającego ich osobiste oczekiwania. Dla osoby, która podróżuje dziennie między 20 a 30 km, takie rozwiązanie tego samochodu jest fantastyczne. No powiem Wam, że małżonka już mówi, że jest kapitalny i uśmiecha się do niego, więc może wiercić dziurę w brzuchu. Natomiast samochód może być traktowany jako rodzinny, ponieważ przy tym zasięgu nie boję się, że z Krakowa nie zajadę do Zakopanego i z powrotem, bo te 200 km mogę bez żadnego problemu przejechać, a jeśli by potrzeba było na dłużej, to na miejscu można się zawsze doładować przez noc i będzie wszystko w porządku. Także jest to fantastyczny samochód elektryczny. Mam nadzieję, że moja relacja Wam się podobała. Jeśli tak, proszę zostawcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek. Proszę udostępniajcie mój kanał, żeby zyskał szerszy zasięg, żeby mógł się rozwijać. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Szerokiej drogi. Cześć.